Siema, kontener prawie pełen. Chłopaki na górze kują ściany. Czekam na kolegę, który robi zabudowy kuchenne, ponieważ do żadnej szafki nie chce mi się zmieścić pralka. Zobaczymy, co wykombinuje. Słuchajcie, dziwna sytuacja. Wczoraj wrzuciłem dla was filmik, jak wrócić do Polski na koszt Niemiec. Godzinę później filmik został zblokowany. Jest w trakcie sprawdzania. Jeżeli YouTube go zatwierdzi, opublikuję ponownie. Dzisiaj rano byłem w energetyce przepisać na siebie prąd i złożyć wniosek o wyższe zasilanie w mieszkaniu. Dziwna sytuacja, ponieważ na budynku jest napisane czynne od 7 do 15. Dopiero po wejściu do środka okazuje się, że obsługa klienta jest czynna od godziny 8. Także byłem godzinę za wcześnie. Są spore zawsze kolejki, ponieważ ludzie składają wnioski o dofinansowanie, o dopłaty, więc pomyślałem sobie, pojadę z samego rana. No ale dobra, wykorzystałem tą godzinkę, że byłem za wcześnie, na to, żeby złożyć wniosek o wyższe zasilanie w mieszkaniu. Wspólnota mieszkaniowa praktycznie na wszystko wyraziła zgodę, na wszystkie przebudowy, nawet na likwidację instalacji gazowej. Tydzień temu byli z gazowni, zdemontowali licznik, zaślepili, założyli plombę, a wspólnota mieszkaniowa sobie zażądała, żeby rury w mieszkaniu, które nie mają już zasilania gazowego, zdemontował specjalista z uprawnieniami. Potraficie to zrozumieć? To tak, jakby przedłużacz musiał zwijać ktoś, kto ma uprawnienia elektryczne, pomimo tego, że nie jest podpięty do gniazdka. Normalnie parodia. No i napisali też, że rury są własnością wspólnoty. Nawet jeżeli gaz jest odłączony, rury powinny zostać na swoim miejscu, ponieważ to jest własność wspólnoty. Powiedziałem im w tej wspólnocie, że jeżeli chcecie, to ja te rury zdemontuję, tutaj wam do biura przyniosę. Także jest kilka absurdów, które nie potrafię, słuchajcie, zrozumieć. Mam nadzieję, że kolega za chwileczkę tutaj przyjedzie od kuchni, ponieważ robi się coraz zimniej, a parę minut tutaj już na niego czekam. Pozdrawiam serdecznie, do następnego.